Mam na imię Ania, mam 19 lat i jestem z osiedla Hutniczego. Od urodzenia mieszkam w Nowej Hucie. W tym roku piszę maturę i to pierwszy okres w moim życiu, kiedy tak naprawdę sama decyduję o mojej przyszłości. Zdecydowanie nie czuję się jeszcze na tyle dojrzała, żeby podjąć decyzję, co w 100% chcę robić w swoim życiu, ale od jakiegoś czasu zaczęło mnie pasjonować dziennikarstwo i zaczęło się od projektu Szkoła w Radiu. Witam, już minęła godzina 19. Zaczynamy audycję Lista Przebojów w Radiu Pryzmat. Za mikrofonem siedzi Anna Kozera i zapraszam do wspólnego posłuchania ze mną muzyki. Właśnie takie małe radio w Domu Kultury na Kazimierzu stało się miejscem, gdzie mogę się rozwijać, gdzie ktoś widzi i docenia moją pracę. Może są wpadki, ale te wpadki każdemu się zdarzają i no, każdy popełnia błędy, każdy czasami się myli. W tej liście przebojów posłuchamy niesamowitego artysty Prada Saxa, który za darmo udostępnia swoją muzykę w internecie i robi to celowo. Ja nie lubię siedzieć na miejscu i nic nie robić. Dla mnie wakacje od 16 roku życia to nie była zabawa, tylko po prostu ja szłam do pracy, żeby zarobić pieniądze w wakacje. I ja się nauczyłam tą cięższą trochę stroną, jak to jest wejść w ten świat pracy właśnie. Że po prostu nie ludzie, którzy widzą taką osobę, która nie ma doświadczenia zawodowego, przyjmują ją do pracy tylko i wyłącznie po to, żeby ją oszukać. Zdecydowanie Huta będzie zawsze w moim sercu. Jestem wielką patriotką Huty i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś złe zdanie o tym, to ja aż na siłę chcę mu je wyprzeć, że właśnie, że mówię mu, że w Hucie nie jest aż tak źle, że Huta to naprawdę jest fajne, przyjazne miejsce, gdzie naprawdę jest fajnie mieszkać. Ja lubię Hutę za to, że jest taka cicha, spokojna, że jest mała, że tak naprawdę mam znajomych, chodzimy wszyscy znajomi ze szkoły, to są osoby, które są moimi sąsiadami, mieszkają parę bloków obok, osiedle obok i to jest takie fajne, że przez całe życie miałam tych wszystkich fajnych ludzi obok siebie. Teraz może nasze drogi się rozeszły, każda w inną stronę, bo każdy coś robi na swoje konto, no ale dalej ciepło wspominam te czasy z dzieciństwa na pewno. Ja wiem, że rzeczywistość jest brutalna, ale wierzę, że jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś cel, to uda mu się za wszelką cenę, że żadna przeszkoda w jego życiu nie jest w stanie stanąć na drodze do sukcesu. Ja wierzę, że tak u mnie będzie, że mój upór i wytrwałość pomoże mi jakoś wejść w tą dorosłość i znaleźć swoje własne miejsce, swoją własną drogę w życiu. Thank you.